Jesteś na redukcji i brakuje Ci inspiracji na szybkie i smaczne posiłki na śniadanie? Chciałbyś zjeść coś zdrowego i niskokalorycznego, co wspomoże proces spalania Twojej tkanki tłuszczowej? Być może masz już dość ciągłego jedzenia tych samych monotonnych posiłków, przez które już po kilku dniach masz ochotę się poddać i zrezygnować z dalszego odchudzania. Musisz wiedzieć, że na redukcji nie trzeba jeść jedynie smacznych, jałowych owsianek popijanych zielonymi sokami z jarmużem i selera. Spożywając smaczne dania, zapomnisz o tym, że jesteś na diecie i dzięki temu Twoje odchudzanie przebiegnie znacznie sprawniej. W dzisiejszym filmie podam Ci 6 propozycji na sycące, zdrowe, odchudzające śniadania. Idealnie sprawdzą się, jeżeli jesteś na redukcji i chciałbyś pozbyć się nadmiaru tkanki tłuszczowej. Będą tak sycące, że po następny posiłek sięgniesz dopiero po kilku godzinach, a to na pewno wpłynie pozytywnie na Twoją redukcję. Pierwszą propozycją jest kokosowa ryżanka z mango. Zaczynamy od śniadania na słodko. To danie jest ze specjalną dedykacją dla osób, które nie przepadają za owsiankami. Wiem, że pewnie są wśród Was takie osoby, więc proponuję Ci zamienić płatki owsiane na ryż. Wystarczy, że do garnka wsypiesz 1,5 pki ryżu, około 50 g i zalejesz go jedną szklanką mleka. Najbardziej polecam Ci tutaj ryż basmati, gdyż ma mniej kalorii oraz jest trochę bardziej wartościowy niż biały ryż, a z kolei gotuje się znacznie krócej niż ryż brązowy. Fajnie sprawdzi się także ryż parabojlet. Jeżeli chodzi o mleko, możesz wybrać takie otłuszczone 0,5%. Gotuj ryż przez kilka minut, aż wchłonie wszystkie płyny i zrobi się miękki. Możesz w trakcie dodać jeszcze trochę mleka, jeżeli będzie go za mało. Gotową ryżankę wymieszaj z łyżką erytrolu lub innym słodzikiem i posyp na wierzch łyżką wiórków kokosowych. Kluczowy dodatek to pokrojona w kostkę połówka mango. Jeżeli nie dostaniesz świeżego owocu, możesz zakupić wersję mrożoną. Takie gotowe, pokrojone już w kostkę mango dostaniesz na przykład w Biedronce. Nie musisz go nawet rozmrażać, po prostu połóż go na ciepły ryż. Jako źródło białka oprócz mleka dodaj tutaj także pół opakowania skyra, najlepiej o smaku waniliowym. Będzie fajnie komponował się z całym daniem. Takie śniadanie ma 450 kalorii, 20 g białka, 5 g tłuszczu i 82 g węglowodanów. Kolejna propozycja na śniadanie, tym razem na słono, to bruschetta z mozzarellą i pomidorami. Znudziły Ci się zwykłe kanapki z serem? Spróbuj przygotować je w trochę innym wydaniu. Podstawą również będzie pieczywo, ale najlepiej wybierz chleb Graham. I teraz proponuję Ci dwie możliwości przygotowania tego posiłku. Pierwsza trochę dłuższa, na początku 3 kromki chleba połóż na patelni, na razie bez żadnych dodatków. Jak już zrobi się chrupiące, obróć je na drugą stronę i polej łyżeczką oliwy lub spryskaj delikatnie taką oliwą w sprayu. Na to połóż plastry mozzarelli light, użyj do tego przepisu pół kulki, przykryj patelnię pokrywką i podpiekaj grzanki jeszcze przez kilka minut. Jak już ser się rozpuści, przełóż grzanki na talerz, a na wierzchu połóż plastry pomidora. Możesz posypać je ulubionymi ziołami, na przykład bazylią. Druga opcja, trochę szybsza, to po prostu umieszczenie grzanek w tosterze, aby zrobiły się chrupiące, a następnie położenie na niej plastrów mozzarelli i pomidora bez dodatkowego podgrzewania na patelni. Ser nie rozpuści się tak fajnie jak przy pierwszej opcji, ale zaoszczędzisz parę minut swojego cennego czasu z rana. Jak widzisz, w tym daniu niczego nie brakuje. Mamy węglowodany złożone, białko, zdrowe tłuszcze i warzywa. Szybko, smacznie i pożywnie. Podsumowując, jest tutaj 420 kalorii, 22 g białka, 12 g tłuszczu i 58 g węglowodanów. Pozostajemy w temacie słonych śniadań i zaproponuję Ci teraz tosty francuskie. Być może kojarzysz jedynie w słodkiej wersji, ale na słone też są bardzo smaczne. Wystarczy, że w miseczce roztrzepiesz 2 jajka z odrobiną mleka i dodasz do nich ulubione przyprawy. Na przykład sól, pieprz, zioła, czosnek, paprykę. Zabierz 3 kromki pełnoziarnistego chleba i namoć je z dwóch stron w jajecznej masie. Na patelni rozgrzej łyżeczkę oliwy i przełóż na nie pieczywo. Smaż najpierw z jednej strony, a po kilku minutach przewróć i połóż na wierzchu 2 plastry sera piórko oraz 3 plastry chudej szynki z kurczaka. Przykryj całość pokrywką i smaż na bardzo małym ogniu do momentu, aż ser się rozpuści. Gotowe tosty przełóż na talerz i oczywiście podaj je z warzywami. Fajnie sprawdzi się rukola, papryka lub ogórek. Możesz polać całość keczupem lub jakimś sosem 0 kalorii. Taki posiłek dostarczy Ci naprawdę sporo ilości białka, a w dodatku będzie bardzo sycący i niskokaloryczny. Mamy tutaj 550 kalorii, 46 g białka, 18 g tłuszczu i 53 g. Kolejny pomysł na smaczne śniadanie to omlet szarlotka. Tym razem także przepis z użyciem jajek, jednak w wersji na słodko. Omlety mają tą przewagę nad placuszkami, że robi się je trochę szybciej, gdyż nie musisz stać i ciągle przewracać i wlewać nowych porcji na patelnię. Przygotowanie omletu zacznij od pokrojenia jabłka w drobną kostkę. Jeżeli wolisz, możesz też zetrzeć je na tarce. Do miseczki wbij 2 jajka, dodaj tak 3-4 łyżeczki mąki pełnoziarnistej i łyżeczkę proszku do pieczenia. Całość możesz
go słodzić dowolnym słodzikiem, na przykład erytrolem, który nie zawiera kalorii. Jeżeli lubisz, dodaj też cynamon, całość dokładnie wymieszaj. Masa nie powinna być zbyt rzadka, konsystencją powinna przypominać kwaśną śmietanę. Do takiej masy wrzuć pokrojone wcześniej jabłka, rozgrzej odrobinę oliwy na patelni i wlej gotową masę. Koniecznie smaż na bardzo małym ogniu pod przykryciem. Wiele osób ma problemy z obracaniem omletów, ja podam Ci bardzo prosty patent. Jak już omlet będzie gotowy, z jednej strony przełóż go delikatnie na talerz lub pokrywka, następnie przewróć ten talerz drugą stroną prosto na patelnię. Dzięki temu Twój omlet się nie rozwali i będzie dobrze przypieczony z dwóch stron. Gotowy omlet podaj z połową opakowania z kira naturalnego, owocami, np. garścią mrożonych malin i łyżeczką masła orzechowego. W takiej wersji ma on 480 kalorii, 32 g białka, 16 g tłuszczu i 53 g węglowodanów. Możesz zrobić też fajną polewę z odżywki białkowej i masła orzechowego. Wystarczy, że miarkę białka zalejesz dwiema łyżkami wody, dodasz łyżkę masła z orzechów i wszystko dokładnie wymieszasz. Tworzysz z tego taki bardzo gęsty sos, idealny do polania omleta. Następna ekspresowa w przygotowaniu i bardzo smaczna propozycja na śniadanie to proteinowy pudding chia. Chia są takie małe, czarne nasiona rośliny pochodzącej z Meksyku. Mają bardzo dużo wartości odżywczych, zdrowe tłuszcze, błonnik, białko, witaminy i składniki mineralne. W kontakcie z płynami pęcznieją i stają się miękkie. Są już na tyle popularne w Polsce, że dostaniesz je praktycznie w każdym supermarkecie. Do przygotowania tego śniadania użyj około 2-3 łyżek nasion chia, umieść je w jakimś szklanym słoiczku lub w szklance, w shakerze, połącz szklankę mleka z 30 g odżywki białkowej. Tak wymieszane białko wlej do nasion chia i dokładnie wymieszaj. Najlepiej, jeżeli ten przepis zrobisz dzień wcześniej i włożysz do lodówki na całą noc. Z rana połóż na wierzchu tylko ulubione owoce. Jak najbardziej mogą też być takie mrożone. Ja polecam Ci banana, który fajnie się będzie tutaj komponował. Aby dodać do pudingu źródło węglowodanów złożonych i podbić trochę kaloryczność, która będzie tutaj dość niska, dodaj na wierzchu kilka łyżek granoli z dobrym składem. Ja polecam Ci taką z firmy One Day More. Dostaniesz ją chociażby w Biedronce czy Lidlu. Dużym plusem takiego śniadania jest jego ekspresowe przygotowanie, oszczędność czasu z rana i to, że możesz je zjeść nawet w drodze do pracy. Taki posiłek ma 520 kalorii, 40 g białka, 15 g tłuszczu i 52 g węglowodanów. Podam Ci teraz przepis na naprawdę świetne śniadanie na wypasie, które wcale nie musi mieć dużo kalorii. Mowa o typowym angielskim śniadaniu. Kojarzy nam się ono z bardzo tłustym, ciężkostrawnym posiłkiem. W oryginalnej wersji rzeczywiście takie jest. Połączenie bekonu, jajek, fasoli, smażonego chleba, grzybów i niekiedy kiełbasy lub nawet kaszanki może przyprawić o ból brzucha. Dosłownie, bo jest tam bardzo, bardzo dużo kalorii. Jak z takiego ciężkostrawnego śniadania zrobić coś idealnego na redukcji? Już Ci mówię. Jajko sadzone jak najbardziej możemy zostawić. Podsmaż je na odrobinie oliwy. Do tego dodaj kilka łyżek gotowej fasolki z puszki w sosie pomidorowym. To naprawdę super opcja z dużą ilością białka. Jeżeli lubisz pieczarki, możesz je podsmażyć na patelni razem z jajkiem sadzonym. Dodaj do tego kabanosy z kurczaka z firmy Conspol. Dwie sztuki będą wystarczające. Typowym angielskim śniadaniem jest również pomidor. Często jest on podsmażany, ale nie musisz tego robić. Wystarczy, że pokroisz go w plastry. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby dodać tam jeszcze więcej warzyw, np. sałaty lub ogórki kiszone. Jako źródło węglowodanów wybierz pieczywo pełnoziarniste, dwie kromki chleba lub jedna bułka. I gotowe. Mamy tutaj 450 kalorii, 28 g białka, 20 g tłuszczu i 42 g węglowodanów. Jak widzisz, takie z pozoru tłuste i kaloryczne śniadanie można przerobić na coś dużo lepszego, co wręcz pomoże Ci w utracie zbędnych kilogramów. Jeżeli chciałbyś otrzymywać mnóstwo rzetelnej wiedzy ze świata fitnessu, to muszę Ci wspomnieć o moim newsletterze. Możesz całkowicie za darmo otrzymać dostęp do treści, których nigdzie więcej nie publikuję. To najświeższe i praktyczne ciekawostki dotyczące żywienia, redukcji, tkanki tłuszczowej oraz motywacji. Przeczytasz je dosłownie w jedną minutę. W opisie znajdziesz link do tego newslettera. Bądź na bieżąco i zapisz się już teraz. I szybkie pytanko, czy wolisz śniadanie na słodko, czy na słono? Daj mi znać w komentarzu, będziemy sobie lajkowali. Ja zdecydowanie wolę śniadania na słodko. Trzymaj się i do kolejnego nagrania.